Loża radiowa. A w loży radiowej witam panią Joannę Muchę, posłankę Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam serdecznie. A także kandydatkę na przewodniczącą tej partii właśnie. Tak jest, wybory już w sobotę, więc bardzo blisko. Pani poseł, na jakie choroby cierpi Platforma Obywatelska? Za bardzo dała się wtłoczyć w kolejne totalnej opozycji. Nie możemy być totalną opozycją. Z populistami wygrywa się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się jest kreatywnym i kiedy tą kreatywność się pokazuje na każdym kroku i kiedy prezentuje się własną wizję, własną alternatywną propozycję dla Polski. Po drugie, uważam, że za bardzo czekamy na to, że PiS się sam wyłoży i w związku z tym uważamy, że nie musimy aż tak bardzo dużo robić. Uważam, że to jest błąd, że powinniśmy po prostu na każdym kroku pokazywać Polakom, że bardzo ciężko pracujemy, żeby się przygotować do tych przyszłych wyborów. I kolejna rzecz, nazywam to syndrom zamknięcia w 500+, czyli taka postawa, w której odpowiedzią na każde pytanie polityczne jest 500+, albo media publiczne, albo wsparcie ze strony Kościoła katolickiego dla PiS-u. To powoduje, że czujemy się bezsilni wobec takich trzech sił, które współdziałają z PiS-em, czyli tych wielkich transferów finansowych z jednej strony, mediów publicznych z drugiej strony i wsparcia Kościoła katolickiego. A moim zdaniem to jest absolutnie niewłaściwa diagnoza. Nie ma powodu do bezsilności, bo mimo tych trzech wielkich sił nam bardzo niewiele zabrakło do tego, żeby wybory parlamentarne wygrać. To zapytam o tę jedną siłę, mianowicie 500+, które pani powiedziała, że czasami jest takim przebiciem, właściwie argumentem zamykającym trochę usta, bo pamiętamy, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość chciało rządzić, tak, kiedy dopiero przymierzało się do tego, aby przejąć władzę w Polsce, no, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej mówili, że na 500+ pieniędzy nie ma, nie było i nie będzie. Tymczasem okazało się, że jest inaczej. Później państwo właściwie trochę nie mogli się zdecydować, czy 500+ kontynuować, czy nie. Jak to nie jest dzisiaj, pani to poseł? To akurat nie jest prawdą. My od początku poparliśmy 500+ i my jako Platforma, jako klub zagłosowaliśmy za. Co więcej, od samego początku wprowadziliśmy poprawkę o tym, żeby 500+ było też na pierwsze dziecko. Więc od samego początku, od momentu, kiedy PiS zaczął rządzić, byliśmy za 500+ i trzeba dzisiaj powiedzieć jasno, to Platforma Obywatelska dzisiaj jest gwarantem 500+. Ja wiem, że to brzmi zupełnie antyintuicyjnie, ale tak jest, bo zbliża się spowolnienie gospodarcze. Będzie nam coraz trudniej, jeśli chodzi o finanse publiczne. Natomiast my pokazaliśmy, że w czasie kryzysu rządzić potrafimy i potrafimy na te najważniejsze rzeczy zagwarantować środki finansowe. I dzisiaj 500+ uważamy, że jest, będzie i to my zagwarantujemy, że zostanie, że będzie wypłacane. Mówi pani, że na to, co mówią populiści, potrzebne są kreatywne rozwiązania. A to nie jest czasami tak, że populista musi trochę przebić tego drugiego? Nie można się licytować z populistami. To jest absolutnie błędna uliczka i to jest doprowadzanie kraju do ruiny. Trzeba pokazać prawdziwe, rzeczywiste problemy, które rzeczywiście ludzie mają, których populiści nie widzą, nie próbują ich nie dostrzegać i zaproponować rozwiązania dla tych problemów. A ich jest całe mnóstwo, bo my cały czas jakby skupiamy się na takich bardzo wąsko postrzeganych obszarach, a na przykład mówimy o tym, że już zaczęliśmy mówić o tym, że brakuje miejsc na psychiatrii dziecięcej dla dzieci. Ale kompletnie nie zadajemy sobie pytania, co się stało z naszymi dziećmi, że one nagle potrzebują opieki psychiatrycznej. W którym miejscu jest to obciążenie dla nich, które sprawia, że one nagle nie dają sobie rady. Czy to jest kwestia szkoły, czy to jest kwestia przemocy wobec tych dzieci? Gdzie jest ta przemoc? Czy to jest przemoc rówieśnicza, czy to jest przemoc w internecie, czy może w szkole, czy może podwójne roczniki i siódma klasa, która jest przeciążona z obowiązkami, czy jeszcze jakiekolwiek inne czynniki? My tego nie badamy, nie stawiamy diagnoz i nie mamy rozwiązań. Ale samo powiedzenie, że zrobimy więcej miejsc w psychiatrykach, to nie jest rozwiązanie problemu naszych dzieciaków. Rozumiem, trzeba znaleźć przyczynę, a nie walczyć ze skutkami, tak? Tak jest i o tym trzeba mówić. I takich problemów tak naprawdę można znaleźć całe mnóstwo i o nich rozmawiać z Polakami. Bo ja na przykład nie rozumiem, dlaczego my cały czas nie mówimy o rzeczach hańbiących dla Polski. Na przykład o tym, że mamy osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością intelektualną, które bywają bezdomne.
one nie piją alkoholu, ale są bezdomne. Że mamy dzisiaj milion gospodarstw domowych, które nie mają łazienki. To jest coś kompletnie... Jak usłyszałam pierwszy raz ten dane, bo uważałam, że to jest nieprawdopodobne. Zapytałam ministerstwo w interpelacji i tak, okazuje się, że ponad milion gospodarstw domowych w Polsce nie ma łazienki. My nie chcemy po prostu otwierać oczu na rzeczy, na człowieka, który jest od 20 lat zamknięty w swoim mieszkaniu na czwartym piętrze, bo jest niepełnosprawny i nie ma windy. Znaczy to są naprawdę rzeczy, to są... autentyczne i prawdziwe problemy. Oczywiście te są problemami wąskiej grupy Polaków, ale jeśli popatrzymy na przykład na opiekę nad seniorami, nad osobami chorymi w rodzinach, to jest potworny problem setek tysięcy ludzi, jeśli nie milionów ludzi. No tym bardziej, że społeczeństwo się starzeje, więc... I nic z tym nie robimy. To jest wyzwanie. Więc takie rzeczy, o takich rzeczach trzeba mówić o tym, jakie mamy rozwiązania, jakie propozycje mamy i w ten sposób odzyskiwać naszą wiarygodność, bo my oczywiście jesteśmy na etapie, w którym musimy tę wiarygodność odzyskać. Mhm. Przypominam, że naszym gościem jest pani Joanna Mucha, posłanka Platformy Obywatelskiej. Jest pani sama wśród mężczyzn tak naprawdę, którzy kandydują na przewodniczących Platformy Obywatelskiej. Czemu więcej kobiet się nie zgłosiło? Nie wiem, nie potrafię tego zdiagnozować. Ja też nie czuję tutaj, inaczej nie stawiałam w tej kampanii wyborczej w żaden sposób na to, że właśnie jestem jedyną kobietą, chociaż mam poczucie, że to daje dodatkowych kilka punktów procentowych, bo są rzeczywiście kobiety w Platformie, które chcą głosować na kobietę. Mhm. Natomiast... mam takie poczucie, że się bardzo mocno uwiarygodniłam w tematach związanych z kobietami, z równością kobiet. Działam w Kongresie Kobiet bardzo, bardzo silnie, więc nie czuję takiej potrzeby, żeby w tej konkretnej kampanii wyborczej ten wątek akurat jakoś wyraźnie podnosić, bo naprawdę uważam, że jestem wystarczająco uwiarygodniona w tym temacie. A w czym jest pani lepsza od swoich konkurentów? W pomyśle na Polskę. Zresztą takim stałym komentarzem po spotkaniach ze mną jest to, że ludzie mówią, że moi kontrkandydaci chcą walczyć z PiS-em, a ja chcę walczyć o Polskę. I myślę, że też takiej podstawy i takiego przewartościowania tej sytuacji oczekują od nas Polacy. Mhm. Jednak tutaj wskazuje się na faworyta Borysa Budkę. To prawda i tak jak już chyba zdążyłam powiedzieć, dobrze byłoby, żeby te wybory się skończyły w pierwszej turze wyborów, czyli już w tę najbliższą sobotę. I oczywiście Borys Budka jest faworytem. Mamy przed sobą znacznie większe i znacznie ważniejsze wyzwanie, czyli wybory prezydenckie. I myślę, że każdy z nas ma w sobie wystarczająco dużo mądrości życiowej, politycznej, żeby podjąć decyzję. Być może jakaś konsolidacja jest przed nami, bo naprawdę wybory prezydenckie są priorytetem. No Bartosz Arłukowicz zrezygnował. Zrezygnował. Myślę, że kilkoro z nas jeszcze będzie się zastanawiało nad tym, jak najlepiej tę sytuację przeprowadzić tak, żebyśmy rzeczywiście dwa dodatkowe tygodnie kampanii prezydenckiej zapewnili Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Pani poseł, rozmawiałam niedawno całkiem z byłym przewodniczącym opolskiej struktury Platformy tutaj w naszym regionie. To także były poseł wieloletni, pan Leszek Korzeniowski. I rozmawiałam z nim właśnie o wyborach na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. On powiedział, że ten termin nie do końca jest dobry właśnie ze względu na wybory prezydenckie. Nie jest dobry. Wręcz przeciwnie, jest fatalny. I ja mam naprawdę autentyczną pretensję do władz partii, że nie rozpisały tych wyborów tuż po wyborach parlamentarnych. Bylibyśmy już dawno po tych wyborach. Jasna, dookreślona odpowiedzialność przewodniczącego za przeprowadzenie wyborów prezydenckich. To naprawdę był bardzo niefortunny termin. No ale dzisiaj po prostu musimy z tym niesprzyjającym kalendarzem współdziałać i tak jak mówię, doprowadzić do tego, żeby w pierwszej turze wybory się rozstrzygnęły. Gdyby z końcem roku chociaż zamknąć tę kwestię, prawda? To już cały styczeń mogliby się państwo skupić na kadencja na pracy na rzecz pani Kidawy-Błońskiej. Kadencja przewodniczącego Schetyny kończyła się mniej więcej w połowie stycznia, jeśli dobrze pamiętam, więc to był absolutnie ostatni termin, kiedy te wybory powinny były być zamknięte i rozstrzygnięte, a tak naprawdę mogliśmy to zrobić wcześniej. Mhm. No z tego co wiem, to też trochę symbolicznie, tak sobie myślę, bo za kilka dni Platforma Obywatelska będzie miała 19-letnie urodziny. Tak jest. Ja się śmiałam, że rok temu mieliśmy 18, więc możemy już pić alkohol, a teraz jest te, są
te 19, kiedy jesteśmy już w pełni dorośli i naprawdę musimy bardzo dojrzałe decyzje podejmować, no życiowe. W takim sensie ludzkim, powiedzmy 19 lat to bardzo młody wiek, no ale Platforma też już swoje przeżyła. Tak, i na pewno jest tak, że w Polsce nie ma jeszcze takiej umiejętności wśród partii politycznych, żeby na bieżąco się odświeżać, żeby na bieżąco się ewaluować, czyli oceniać na bieżąco swoje działanie, pokazywać, co jest dobre, pokazywać, co jest złe i na bieżąco się naprawiać. PiS tego oczywiście nie robi, bo jest w zupełnie innym stylu zarządzaną partią. To jest partia wodzowska, która w zupełnie innym stylu działa. Natomiast również te partie, myślę, opozycyjne, demokratyczne, nie mają takiej umiejętności. Jak popatrzymy na partie zachodnie, czy nie wiem, CDU, CSU, SPD, oni mają wbudowane mechanizmy odświeżania swoich kadr, jakby właśnie takiej oceny na bieżąco. My tego nie mamy. I to jest jedna z tych rzeczy, które proponuję dla Platformy. Platforma też, niestety. I to jest jedna z tych rzeczy, którą proponuję, bo uważam, że tylko w ten sposób możemy sobie samym dawać szansę na to, żeby Platforma była coraz lepsza. Ja na przykład proponuję to, żeby na bieżąco oceniać pracę naszej centrali, ale też posłów. Ja chcę, żeby członkowie Platformy z mojego regionu, z mojego okręgu wyborczego na bieżąco mnie oceniali. Chcę mieć feedback, chcę mieć od nich informację zwrotną. Jak nagle coś spadnie w tych ocenach, to chcę mieć tą wiedzę i wiedzieć, że coś zrobiłam, jakiś błąd popełniłam. Chcę pani powiedzieć, że nie ma komunikacji w Platformie? Jest na pewno osłabiona. Mhm. W porównaniu do tego, co powinno być i czego dzisiejsze czasy od nas wymagają i dzisiejsze czasy, tak patrząc na to bardzo szeroko i ta konkurencja z PiS-em, na pewno tutaj jest bardzo wiele do poprawienia. Mhm. Przypominam, że naszym gościem jest pani poseł Joanna Mucha, poseł Platformy Obywatelskiej, a także kandydatka na przewodniczącą tej partii. A gdyby pani nie startowała, to na kogo by pani postawiła swój głos? To jest jeszcze o tych kilka dni za wcześnie z takimi deklaracjami, bo zapewne będę takie deklaracje też formułowała. Dzisiaj jeszcze jest ten moment, kiedy walczę o głosy dla siebie, kiedy walczę o swój program, bo to jest najważniejsze. Wszystkim, z którymi się spotykam, mówię, że gdyby ktoś tak chciał zabrać mój program, zerżnąć go, po prostu ściągnąć w 100%, ale chciałby go zrealizować, to może brać. W pełni ma moje prawa do tego, żeby brać, wprowadzać w życie. I mam nadzieję, że ktokolwiek nie zostanie przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, to jakąś przynajmniej część tego programu będę miała szansę zrealizować. Bo pani program, pani hasło właściwie to nowy początek. Prócz tych problemów, jak rozumiem, wyczulenia na takie kwestie społeczne, o których też się dowiadujemy sprzed chwili, tak jak pani mówiła o tym 1 milionie mieszkań bez łazienki, no to jak rozumiem, wyczulenie na takie społeczne sprawy to jedno. Ale co jeszcze? To wyczulenie na społeczne sprawy to jest jakby jeden segment naszego społeczeństwa. Ja mówię o trzech. Mhm. Ten drugi bardzo istotny, bardzo ważny, to są ludzie utalentowani. Bo jeśli dzisiaj świat mówi o tym, że gospodarki są oparte na wiedzy, czyli na kreatywności, to znaczy, że przewagę konkurencyjną uzyskują te państwa, które najlepiej zarządzają swoimi talentami. Czyli tymi ludźmi, którzy są w stanie stworzyć wynalazek, którzy są w stanie, nie wiem, w kulturze, w muzyce uzyskać jakiś sukces. Więc my musimy jako państwo umiejętnie zarządzać osobami, które mają talent. Głównie chodzi o dzieci, ale nie tylko, bo przecież kwestie startupów, czyli młodych ludzi albo starszych ludzi, którzy mają jakiś pomysł biznesowy, to też jest to. Ja to nazywam w ten sposób, że trzeba tym ludziom dać sprężystość pod nogami, żeby oni mogli skoczyć, rozwinąć skrzydła i rzeczywiście ten talent swój rozwijać. Natomiast największą grupą ludzi, która oczekuje tej zmiany Polski, to są ludzie, którzy pracują, którzy dają sobie radę, którzy są absolutnie zaradni i doskonale odnajdują się w tej rzeczywistości. Średnia klasa? Średnia klasa, tak, ale też ludzie, którzy po prostu mają pewne stałe zatrudnienie i jakby... Czego oni oczekują? Oni oczekują takiego normalnego, zwyczajnie funkcjonującego państwa, które pomaga, a nie przeszkadza, które
oferuje to, za co płacimy. Na przykład oferuje służbę zdrowia, na którą płacimy składki, a dzisiaj tej służby zdrowia mamy, tą służbę zdrowia mamy prawie niedostępną. Znaczy to, ten poziom zapaści w służbie zdrowia, jaki jest dzisiaj, jest niespotykany na skalę tych 30 lat. Naprawdę tak źle nigdy nie było. Żeby jakby pokazać to na przykładach, o czym mówię. My wszyscy mówimy o tym, żeby służbę zdrowia oprzeć na profilaktyce. Ale co to oznacza w praktyce? Bo to jest hasło, które niewiele mówi. To oznacza, że jeśli dziewczyna mieszka 20 km od miasta powiatowego, nie ma tam jak dojechać, a w tym mieście powiatowym są albo w ogóle nie ma oferty ginekologa, albo jest słaba, to ona po prostu nie pojedzie na badania profilaktyczne. Ile razy byśmy jej nie wysłali zaproszenia i ile razy byśmy nie formułowali takiego zaproszenia, nie pojedzie. I wtedy to profilaktyka musi dojechać do niej. To oznacza kompletne jakby przeprojektowanie funkcjonowania służby zdrowia. Z niektórymi rzeczami musimy my sami dotrzeć do ludzi, żeby im zaoferować i potraktować te zamierzenia profilaktyczne na skalę populacyjną, tak żeby objąć 60-70% ludzi. To znaczy, że kompletnie inaczej trzeba docierać z opieką zdrowotną do człowieka. Ale każde wykrycie choroby na wcześniejszym etapie to są znacznie mniejsze koszty leczenia i to jest większe prawdopodobieństwo, że ten człowiek po prostu będzie żył, będzie pracował, będzie płacił podatki, będzie naszym współobywatelem, będzie wychowywał swoje dzieci, więc to jest korzystne. Oczywiście powoduje na początku większe koszty, ale to jest korzystne dla nas wszystkich. Więc jeśli w ten sposób popatrzymy na państwo, jak je przeprojektować, żeby ono po prostu wychodziło do człowieka, żeby system obsługi nie był sformułowany w ten sposób, żeby urzędnikom było wygodnie, tylko żeby obywatelowi było wygodnie. Żeby państwo odkryło swoją rolę w postaci obrony też człowieka przed niektórymi rzeczami. Na przykład? Na przykład, jeśli obywatel polski jest zatrudniony w korporacji międzynarodowej i ona stosuje wobec swoich zatrudnionych pracowników niedozwolone praktyki związane z zatrudnieniem, czy to jest wyzysk, czy to jest kwestia umów, które są po prostu nieuczciwe, to obywatel polski ma prawo od swojego państwa wymagać, że państwo go będzie broniło. A dzisiaj to państwo jest tak jakby z boku, ono kompletnie próbuje tego nie widzieć. Obywatel ma prawo do tego, żeby oczekiwać od państwa, że obroni go przed nieuczciwymi na przykład ofertami finansowymi ze strony banków, na przykład kredytami frankowymi. My mieliśmy prawo jako obywatele oczekiwać tego, że państwo nas przed tym obroni. Nie obroniło, ale dzisiaj powinno się sobie zdawać sprawę z obowiązku, jakim jest uchronienie przed kolejnymi tego typu ofertami, bo one pewnie się pojawią. I tak dalej, i tak dalej. Znaczy tych przykładów... Przykłady można mnożyć. Tak, to jest... Znaczy, niech pani spróbuje obserwować przez parę dni swoje życie. Ile elementów tego, co pani na co dzień robi, czyli idę do urzędu, odbieram dziecko ze szkoły, zaprowadzam do przedszkola, dziecko mówi, że ktoś się źle potraktował, rodzice mówią, że stali bardzo długo w kolejce do lekarza, lek się okazuje w chory sposób drogi. Ile z tych elementów to są rzeczy zależne od państwa? Nie wiem, 60-70% naszego życia czasami to są rzeczy, które są zależne od naszego państwa. Reszta to są relacje rodzinne, to są jakieś rzeczy związane z naszą, nie wiem, z naszym hobby i tak dalej. Gdyby tak te 60% zacząć poprawiać, zacząć zmieniać, tak naprawdę zmieniać, to jakość naszego życia będzie po prostu nieporównywalna. To się nie stanie w ciągu roku, ale jeśli sobie to założymy jako taki plan na kilka lat do przodu, to możemy po prostu wszyscy zdecydowanie lepiej żyć. A ta wizja, jak rozumiem, o której pani teraz mówi, zdobyła takie zainteresowanie wśród bardzo naszych opolskich duże działaczy, no bo stąd też wizyta w Opolu. Bardzo duże, nie tylko ze strony działaczy opolskich, ale ze strony tych, którzy się ze mną spotykali w innych miejscach. No problemem jest to, że to są zawsze spotkania od 20 do 60, czasami 100 osób, więc to są mniej więcej tej taka grupa, z którą się spotykam. I naprawdę to, co mówię, jest dobrze przyjmowane i z dużą akceptacją, z dużym zainteresowaniem. No ale jednak to jest cały czas za mała grupa, żeby jakby podziałać na rzecz
takiej, na stworzenia takiej, takiej wielkiej wagi. Oni mogą ponieść to dalej. Oczywiście i tak pewnie będzie. Mhm. Natomiast traktuję tę kampanię wyborczą w ten sposób, że to jest pewnego rodzaju zasiew, tak? Że to, że sieje w tej chwili jakieś idee, jakieś pomysły. Być może za jakiś czas przyjdzie moment na to, żeby zbierać plony. A zakłada pani, być może, jeśli zostanie pani przewodniczącą, takie przemeblowanie na dole tych struktur w różnych miejscach, w miastach, powiatach, województwach? Znaczy, to są już technikalia nasze wewnętrzne, platformerskie, ale my my potrzebujemy kilku takich bardzo konkretnych zmian związanych i ze statutem, i związanych z samym procesem wyborczym. Proszę zauważyć, że Platforma właściwie od jakiegoś czasu ma zaburzony proces wyborczy, bo normalnie powinno być tak, że są wybory w kołach, w powiatach, w regionach centralne i dopiero na samym końcu przewodniczący. My to mamy zaburzone. Czyli dzisiejszy przewodniczący, który uzyska mandat, musi funkcjonować ze starym zarządem. To nie jest dobre, bo to jest utrudnienie pewne funkcjonowania na starcie. Więc naprawdę mamy sporo takich zmian do przeprowadzenia, no ale to po prostu trzeba to robić, zabierać się, podciągnąć rękawy i do roboty. To będziemy tę robotę obserwować. Bardzo dziękuję. Moim gościem była pani poseł Joanna Mucha, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję uprzejmie, miłego dnia. Dziękuję bardzo. Loża radiowa.